Rozmowa niezależna, Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan senator Bogdan Pęk. Kłaniam się, dzień dobry. Witam Państwa. Panie senatorze, zacznę od tego, co się wydarzyło w Knurowie. Powiem szczerze, jestem naprawdę tym głęboko wstrząśnięty. Przeczytałem wczoraj na portalu Gazety Wyborczej relacje z tego zdarzenia, z tego, co się tam odbyło na stadionie. I w opisie użyto takiej frazy, że policja oddała najpierw dwie salwy ostrzegawcze. Ja oglądałem bardzo uważnie zapis z tego filmu. My dysponujemy całością zapisu z tego, co tam się odbyło. Tam nie było żadnych salw ostrzegawczych. Oni po prostu strzelali jak do kaczek. Ja miałem takie wrażenie, wie pan, w latach 80., jak były jakieś manifestacje i tak dalej, choćby taka manifestacja 3 maja w Warszawie w 82 roku. Też później były takie artykuły, pamiętam, w tamtejszej prasie, tak? Żołnierz Wolności, Trybunał Ludu, gdzie oni opisywali, zupełnie inaczej to wyglądało w rzeczywistości. Pan był przeciwnikiem wprowadzenia tej ustawy, z tego co ja kojarzę, tak? Tak jest. Pan protestował przeciwko, znaczy pan przewidział, że może dojść do czegoś takiego? Dokładnie powiedziałem mniej więcej w ten sposób, że dopuszczenie jako środka przymusu bezpośredniego użycia broni gładkolufowej z decyzją na niskim poziomie dowodzenia, znaczy tamtej grupy szturmowej, czy jak ona się tam nazywa, no jest nie do przyjęcia, bo policja bardzo szybko pójdzie na uproszczenia. Po co się narażać? Po co ryzykować obrażenia, jak lepiej oddać kilka salw? Ale jest tu kilka elementów, bo po pierwsze, ja zastrzegam się, że widziałem tylko ten obrazek, który był pokazany w telewizji. No wyskoczyła grupa podrostków, nie mieli tam żadnej broni, pałek, nic tam nie było widać. No zwyczajna drobna chuliganerka, czyli wykroczenie. No i w wyniku akcji policji ginie człowiek i nie ma winnych, a pojawiają się masowo obrońcy, że policja musi i tak dalej. Nieprawda. To jest zabójstwo. Pytanie, czy z premedytacją. Z 30 metrów dobry strzelec, a mam nadzieję, że wyszkolili tych ludzi, którzy dostali do ręki tą broń gładkolufową. Nie może się pomylić w ten sposób, że zamiast w korpus czy w nogę trafi w głowę. A że przepraszam, tak się tłumaczą, że to jest tak nieprecyzyjna broń. Nieprawda. Że celują w korpus, no ale... Ja mogę stanąć w zawody z dobrym strzelcem w policji i udowodnię mu, że z 30 metrów nie będzie większego rozrzutu jak 10 centymetrów. Bez żadnego wysiłku. A gdy się człowiek przyłoży, to może być mniejszy. To jest na niedużym dystansie precyzyjna broń. Ale to jest jakby technika. Natomiast chodzi o co innego. Moim zdaniem decyzja o użyciu takiej broni może być podjęta w ostateczności. Przepraszam, w prawie jest zapisane z tego, co kojarzę w artykule, tym chyba to jest na 11 miejscu użycie broni gładkolufowej. Jako ten środek przymusu bezpośredniego wcześniej są, jest jakaś gradacja, wcześniej są, powinny być użyte proporcjonalnie do niebezpieczeństwa inne środki. Policja tak, walka z chuliganerią tak, natomiast bezkarne zabijanie młodocianych chuliganów nie. Czy oglądał pan wczoraj program w TVP Info? Dziś wieczorem gościem tego programu, gościem pani redaktor Beaty Tadli, był pan, już pan się śmieje, był Andrzej Duda. Widział pan to? No widziałem, wie pan, no, jak pan wie, długie lata jestem w polityce, ale... No, Kto był lepszy, Gębarowski czy Tadla? Gębarowski jest inteligentniejszy, bo ta była tak obrzydliwie nachalna, że... No, zadzwoniłem do kolegi i ten mówi, słuchaj, to teraz, jak ludzie to widzieli, to już teraz nie mają wyjścia, będą musieli głosować na Dudę ci, co się wahają, bo przecież było widać, słychać i czuć, no, że ta dziennikarka przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości. No to się nie godzi, no, zwłaszcza w telewizji publicznej. Przecież nikt nie odbiera dziennikarzowi prawa do własnych poglądów. Natomiast niech pan zwróci uwagę, że w tym systemie, który się wytworzył, a zwłaszcza teraz przez te 8 lat tej koalicji, rządów tej koalicji ugruntował, dziennikarze wiodących mediów nie zajmują się, tak jak wszędzie w demokracjach na świecie, patrzeniem na ręce władzy, tylko tępieniem, bezwzględnym tępieniem opozycji.
na wszelkich możliwych falach i na wszelkie możliwe sposoby. To jest zaprzeczenie jakby tej fundamentalnej zasady demokracji, że władza jest kontrolowana przez wolne media. Pana zdaniem wyjście ze studia telewizji publicznej Marcina Mastalerka, rzecznika PiS-u, było dobrym rozwiązaniem czy złym? Wie pan, tu emocje działają. Jeżeli to było przemyślane, to nie było to mądre. To nie było to mądre. Ja bym nie wyszedł. Trzeba, jak już się przyjdzie do studia, to trzeba powiedzieć wprost, nie bacząc na to, co próbują imputować przeciwnicy nasi, a zwłaszcza tendencyjni dziennikarze, bo rzeczywiście sytuacja była słuszna w tym sensie, że pan prezydent Komorowski, no tu nie tyle prezydent, co kandydat na prezydenta w tej chwili. Znaczy, to jest takie oko puszczane, że nie go pokazujemy, ale tylko dlatego, że jest prezydentem, bo no, jakby nie był prezydentem, to byśmy go nie pokazywali, no, ale musimy pokazać, no bo uczestniczy, prowadzi Tych uroczystości państwowych kilka razy pokazywany i to w dużych odcinkach. A Duda, który miał też kilka ważnych spotkań, w tym ważne wystąpienie w górach, nawiązujące do potrzeby zmian konstytucyjnych, no został... Fundamentalne wystąpienie, fundamentalne, o tym, jak można tę Polskę zmienić. Został całkowicie przemilczany, no i myślę, że... No słusznie chyba Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podjęło decyzję o tym, że potępiło tego typu działania, tendencyjność, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadaje się do rozwiązania. Ten system, jak chodzi o media publiczne, zgnił, stał się służalczy wobec tej części elity władzy, która wiedzie prym w okłamywaniu społeczeństwa. Czy po ewentualnym przejęciu władzy przez opozycję, czy pana zdaniem media publiczne są do odbudowania, czy tam trzeba wszystko zasypać wapnem i zbudować od nowa? Moim zdaniem cała struktura instytucjonalna musi ulec zmianie. To jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ kontrolujący te media. To w tej chwili moim zdaniem nie da się już odbudować. Ci ludzie się tak przyzwyczaili do bezkarności. No przecież na antenie któryś z dziennikarzy niedawno powiedział, my tu popieramy pana Komorowskiego. No, to radio publiczne. Wychodzi pan Jan Ordyński, no to po prostu słuchać nie można. No przecież to jest nadworny naganiacz, że tak powiem, części rządzących. A tam jest wielu takich. No, gdzieś znikli zupełnie ludzie, którzy... No, próbują być arbitrami, czy próbują nawet odnieść się krytycznie, a przecież jest o co, do tej władzy, która rządzi fatalnie przez te 8 lat. No więc gdyby nie te media, zwłaszcza publiczne, no to ja myślę, że oni by nie mieli więcej jak 10% poparcia. To jest ich główna siła. Im jest gorzej, tym w telewizji jest lepiej. Panie senatorze, na koniec chciałem jeszcze, pozostając w temacie kampanii, zapytać o jednomandatowe okręgi wyborcze. Pan jest przedstawicielem Senatu. Właśnie w Senacie te jednomandatowe okręgi wyborcze jak najbardziej działają, prawda, przy wyborach. Paweł Kukiz, który no wszystko na to wskazuje, będzie miał bardzo dobry wynik, tak? Jest obsesyjnie przywiązany do tej myśli, żeby wprowadzić się jednomandatowe okręgi wyborcze. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Po pierwsze, chciałem się systemowo odnieść. Jestem absolutnie pewien, że jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu nie rozwiążą żadnego z tych problemów, o które chodzi Pawłowi Kukizowi, jeśli wierzyć, że jego intencje są tu szczere i czyste. Wybory do Senatu odbyły się według ordynacji jednomandatowej i mamy dwie partie. Dwie partie i dwa pojedyncze mandaty, ale z poparciem wiodących sił. W Wielkiej Brytanii tego typu system spowodował utrwalenie systemu dwupartyjnego. Podobnie jest w innych krajach Europy Zachodniej, może nie aż tak skrajnie, ale Stany Zjednoczone również w tym systemie jednomandatowych okręgów wyborczych według ordynacji większościowej mamy dwie partie. No, ale hasło jest nośne, głosujmy na ludzi, a nie na listy partyjne. Hasło jest nośne, ale mechanizm jest, to wynika z niezrozumienia tego mechanizmu. Analiza
wyborów dokonywanych w okręgach jednomandatowych musi prowadzić do wniosku, że o wiele ważniejsze byłoby dla młodej polskiej demokracji obniżenie progu na przykład wyborczego. W tej chwili mamy 5% próg, który blokuje te małe, nawet średnie ugrupowania. Gdyby to było na przykład 3%, to struktura... No ale nie doprowadzi do tego, że będzie bardzo dużo małych partyjek w Sejmie. Każdy system ma swoje wady. Natomiast to by była jakaś droga do urozmaicenia tej polskiej sceny politycznej, a na pewno nie jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja myślę, że... No zakładam dobre intencje Pawła Kukiza, ale myślę, że fundamentalnie błądzi. Dobre intencje Pawła Kukiza, ale czy nie dostrzega pan pewnego podobieństwa, pewnej analogii do... Była taka partia przyjaciół piwa. Tak. Czy to nie jest... Więc rozumiem, że pan nawiązuje do tego, że w Polsce były takie dziwne przypadki. Pierwszy pojawił elektorat Tymińskiego, potem na bazie tego elektoratu Polska Partia Przyjaciół Piwa, potem Samoobrona Lepera, a potem Palikot z tą swoją partią, która już nie wiem jak się nazywa, bo to wielokrotnie... Zostawmy. No, ale w każdym razie ten sam mechanizm i wszystkie te formacje, które nagle powstały jak Feniks z popiołów, były mocno promowane przez większość mediów. No niektórzy mówili nawet, że przez służby, czy przez szczęście. No partia X, tak, partia Tymińskiego, tak była zorganizowana przecież. Ale ja myślę, że partia Lepera również. No przecież tam się aż roiło tajnych współpracowników na najwyższych pozycjach. A jak chodzi o Palikota, to nikt nie ma wątpliwości, że to był sztuczny twór, tworzony chyba jako potencjalny koalicjant. No jeżeli tak by miało być z Kukizem, to była tragedia. Wierzę, że tak nie jest, ale może się dopiero okazać po wyborach. Ale podobieństwa pan dostrzega, tak? Podobieństwa wyraźne dostrzegam, natomiast no, niebywale mi, to znaczy rozumiem niechęć do establishmentu. Natomiast jak słyszę, ja jestem apolityczny, no to albo człowiek nie rozumie, co to jest polityka, bo przecież polityka to jest fundament demokracji, to jest spór. Tak jak pan prezydent Komorowski akcentuje szczególnie, że kłótnia to jest nieszczęście. No, z debaty, ze sporu, no, czyli z kłótni ma się tworzyć lepsze jutro, Państwa, lepsze rozwiązanie. Nieszczęście to jest pan prezydent Komorowski. Złośliwi mówią, że osoba pana prezydenta jest najsłabszym elementem jego kampanii, bo trudno z niego wykrzesać jakieś pozytywne elementy. No, jak mu brakuje kartki albo jest atakowany na wiecach, to no, traci panowanie nad sobą, czy panowanie nad pewnym ciągiem intelektualnym własnej wypowiedzi. To ja dziękuję uprzejmie za spotkanie. Już śpieszę z zapowiedzią. Proszę Państwa, uwaga, jutro zamieścimy kultowe, historyczne przemówienie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Takie słynne przemówienie z Jasnej Góry. Pamięta pan to przemówienie? No. Jak leciał helikopterem, przyleciał na Jasną Górę i mówi, że leciał właśnie śmigłowcem i z góry widać najlepiej, a z Jasnej Góry widać jeszcze lepiej, najlepiej i tak dalej. Nie kojarzy pan? No tak, co ciekawe... Historycy, rozmaici analitycy i tak dalej do dzisiaj toczą spory, czy w ogóle kiedykolwiek w historii ktoś wygłosił lepsze przemówienie. No, ma pan dzisiaj świetny humor, jak widzę, ale sprawa jest poważna, prezydent od dłuższego czasu zachowuje się bardzo dziwnie. No i to napawa obawą, czy on będzie, gdyby nie daj Boże został wybrany, czy on będzie zdolny udźwignąć ciężar prezydentury w całej okazałości, czy będzie tylko zabawką. Panie senatorze, Szogun mu pomoże, naprawdę. No tak, Szogun, są tam jeszcze inni pomniejsi Szoguni. Tak. Natomiast myślę, że ta Jasna Góra to jest dobry powód do tego, żeby stwierdzić, iż ci politycy, albo znaczna ich część, którzy podejmują rozwiązania prawne, głosują za ustawami sprzecznymi z nauką Kościoła, czy w ogóle z ideą, z etyką chrześcijańską, bardzo często stoją na pierwszych stopniach ołtarza, bardzo często noszą baldachimy i
eksponują swoją katolickość czy wiarę, pozostając w działaniu w całkowitej sprzeczności. No myślę, że to jest grubo nieuczciwe i polecamy te obserwacje. Ja myślę, że Polacy to widzą, spokojnie. Polacy tak, ale jakby część hierarchii słabo to dostrzega. Dziękuję pięknie za spotkanie. Pan senator Bogdan Pęk. Kłaniam się. Naszym gościem.